Siemano wszystkim z tej strony PG, a to jest Let's Play z... BOOM! Spooky House of Jumpscares! Część numer 3. Jeżeli się zastanawiacie, czemu to nie jest część numer 1 albo numer 2 i w ogóle się zastanawiacie, gdzie one się podziały, tuż pomyślałem, że... po prostu będę kontynuował ten Let's Play na tym nowym kanale, a do starych części po prostu wstawię linki i to będzie wszystko. Okej, więc... dawno w to kurde nie grałem, muszę sobie poprzypominać co i jak, nie? Ale tak, doszedłem do 600 pokoju, o ile dobrze pamiętam. O właśnie, o wilku mowa chwila, muszę tutaj sobie zrobić porządek. Dobra. OBS... Ja pierdzielę, chwila, moment. Coś tutaj z grą mi nie tak, ciągle jakieś bugi tutaj mi się pojawiają. Całe szczęście, że widzę, kurde, co tam na OBS-ie, się dzieje. Ale nie, ciągle, kurde, są te dwa jakieś paski, no. Spadaj! No cholera! A jak tak zrobię? Muszę za każdym razem tym ekranem jakoś przemieszczać, żeby było dobrze. No, wygląda na to, że się pozbyłem. Okej, więc tak. Tak, chodzimy. Enter to interakcja. Okej, klik. Aha, możemy przytrzymać i tak otrzymamy siekierę. Okej. Idziemy. Więc tak, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj... przejść całą grę, ponieważ w końcu trzeba, nie? Niektórzy, kurde, czekali od groma czasu na to, żebyśmy w końcu tą grę ukończyli, albo ja, żebym ją ukończył. Więc proszę bardzo. A, jeszcze shift to będzie sprint, tak? Okej. Oczywiście tam będę próbować karteczki zbierać, nie? Też trochę eksplorować. To wszystko widziałem. Mam nadzieję, że żaden potwór nas nie zarąbie. Ale by była siara, jakby tak się stało. Ale widać trochę też dom się zmienił. Spadaj. Pierwszy straszak. O, Mother Brain po raz kolejny. Dobra. Tam już widzieliśmy co i jak, nie? Wcześniej, bo pamiętam. Nie wiem dlaczego, ale lubię nazywać tą grę Spooky House of Jump Style. Nie wiem dlaczego. Głupie wiem. Jeszcze przy okazji mam tutaj oczywiście herbatę, więc jestem przygotowany. Nie wiem o czym gadać. Dzisiaj jest wtorek. O cholera, to co? Metroid? Nie, co ja gadam? Dead Space raczej. O, 610 pokój. Te? Nic nie działa za dobrze. Zostało szybko porzucone. Jestem ciekaw, czy coś tutaj jest warte wzięcia. E, chwila, co? A, dobra, nieważne. Okej. Teraz zacznie coś nas ganiać. Jestem tego pewien. Stąd chyba przyszedłem. Pójdę tędy. Ty, fajne. Fajne, naprawdę. 611 pokój. 612. Posuwamy się do przodu, jest dobrze. Okej. Znowu zrobił się Dead Space. Muszę tędy pójść. Fajne jest to, że mogę biegać, będąc ukucniętym. Okej. Okay. Spooky... O! Spooky powiedziała, że są tutaj rzeczy, które musimy wziąć z tego miejsca. Zaczynam się martwić, że... zaraz, że... jakiś tam specimen na wolności jest rzeczą, którą chciałaby, żebyśmy się odzyskali.
elektryczność się wyłączyła, czy coś tutaj jest, czy coś tutaj nie działa. Okej. Okej. Nie wiem, co zrobić. Nie potrafię dobrze myśleć, czuję się dziwnie i chowam się od tej rzeczy. Myślę, że coś rośnie na mojej skórze. Nie mogę tego wyrwać zbyt za szybko i tracę dużo krwi. Dobra. Oczywiście takie tłumaczenie na chłopski rozum, nie? Usiedź. Okej. Osiedź! Widziałem kątem oka, to... Chwila, nam wcale... Ej! Ej! Co się... Zamknij mordę! No dobra! Chwila, kurde! Okienko OBS-a jest to aktywne! Ja pierdzielę, co to miało być? O. Mogę wpisać mój nick. No dobra, i co dalej? Zaraz, gra się zatrzymała. Chwila, chwila. Coś tu jest nie tak. Zrestartuję grę i tyle. Stop! Do jasnej ciasnej to mi grę skraszowało. Tak więc, o. Znowu te paski zasrane, won! Tak więc, no. Witajcie jeszcze raz w Spooky House of Jump Style, czy coś. Tych 6 minut ostatnich nie było. Ale no... Pierwsza śmierć, jakby nie patrzeć. Ale kurde, jakieś, nie wiem, jakieś psychiczne... Cholerstwo mnie atakowało, nie mam zielonego pojęcia. Na początku prawie wcale HP mi nie zabrało. Może właśnie... Ta notatka mówiła, że coś tam... Jak za bardzo się oddalę od tego... To nie będę mógł od tego uciec, więc spróbuję... uciekać tak, żeby to było zaraz za mną, ten cały robal. Ach, szybciej. Nie ma czasu. Tak więc, dzisiaj jest wtorek. Jutro mam sprawdzian z matematyki. Nie bierzcie ze mnie przykładu, dzieci. Zamiast się uczyć, to wolę robić let's play'e. A, tylko jaja se robię. To nie jest wcale takie trudne. Słyszałem coś. Spadać. Ja pierdzielę. Czemu te korytarze muszą być takie długie? Sprint mi się za szybko kończy. Dobra, znowu Dead Space. Tutaj nie ma strachu, wiem, co trzeba robić. Z drugiej strony popatrzę może w inne drzwi teraz powchodzę. Zobaczymy, jak to... Nie, kurde, wszedłem. A spróbuję tędy pójść. Okej. Ta fabryka jest całkiem stara. Trochę ekwipunku... coś tam jest nie tak z ekwipunkiem. Jakby było zrobione dla ludzi bez rąk. Także nie jestem pewien, czy to jest przez nie takowe elektroniczne rzeczy, ale no właśnie, elektryczność cały czas się włącza i wyłącza i głosy wychodzą z tych... z wentylacji. O, dobra. Kurde, coś mi się wydaje, że jednak nie uda mi się przejść tej gry za jednym zamachem, ale spróbuję. Nigdy nie mów nigdy. Okej. Nigdy nie mów nigdy. Tak jak ten sławny
piosenkarz Justin Bieber powiedział, którego nie lubię. Kto lubi Justina Bimbera? Wiecie, co ja lubię na jego temat? To, że zawsze można wziąć swoje ręce i go zadusić. Właśnie. Tutaj o. On stąd gdzieś wyjdzie. Nie będę za bardzo od niego uciekał w takim razie. Okej. Okay. 0 HP tracimy. Skurczybyku! To od niego nie możemy uciekać za bardzo, nie? Okej, okay, nieważne. O kurde! To on musi blisko nas się trzymać. Co to kurde jest? By niedowalona Samara Morgan, czy coś? Nie, zaraz, to mi coś Silent Hillowego przypomina. Dobra. Musimy przytrzymać się blisko tego. To nic nam się nie stanie. Nie przechodzisz przez ściany, nie? O, mogę też do tyłu biegać. I co, i co? I co? Haha, i co mi zrobisz takiego? Możesz sobie, kurde, biegać za mną. Ślamazaro jedna. Ślamazara, ślamazara. Przejrzałem cię! Przejrzałem cię! Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem, to bym miał zero deadów na koncie. Ale przejrzałem cię! Co mi teraz zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Patrz na ciebie i na twoje o. Patrz, kurde, na siebie, jaki jesteś brzydki. Ty mi nic nie możesz zrobić. Wiesz dlaczego? Bo jest... A! Gówno. Spadaj. O! O kurwa! Otwarło na mnie paszczę. A nie, nie blokuj się na ścianach, bo inaczej ja zginę przez siebie. No i co powiesz? Nic nie powiesz. Wiesz dlaczego? Bo nie umiesz gadać, nawet ust nie masz. Ha! Osiedź! Okej. Mam nadzieję, że on nie będzie się pojawiać zbyt często, bo nie mam kurde zamiaru chodzić powoli w tej grze. Okej. No i znowu mnie atakujesz jakiegoś chuja! Kurde, nawet jak chodzę, to ciebie mogę prześcignąć. Taki jesteś, kurde, powolny. Ale bym się wkurzył, jakby coś mnie jeszcze ganiało, szybkiego na przykład. To bym nie miał, kurde, szans. Dobra. O. Osiet, i co ty myślisz, że... O. Myślisz, że jak mordę mi twoją pokażesz, to... nagle zaczniesz szybciej biegać? Weź kurde mnie nie rozśmieszaj, co? W sumie mógłbym go spróbować zdziarzyć siekierą, ale nie chcę do niego podchodzić za bardzo. Tak o. Ech, weź, to się robi nudne. Jesteś nudny. Śmierdzisz. Nawet, kurde, ubrań nie masz. Majtek nie nosisz nawet. Gołodupcu jeden. O, jeszcze wy, kurde, się pokazujecie, drewniane. Kurde, nie, kartonowe raczej. Te pomidory, pająki, myślicie, że to na mnie działa, jak ja do tyłu, kurde, chodzę? Moonwalki robię? Jestem, kurde, Michael Jackson. Nie wiem, czemu to powiedziałem, ale tak mi się wydaje. Tylko, że mój głos jest okropny i nie nadaje się do śpiewu.
Come over here. Ach, ta gra nie jest zbyt emocjonująca, jak wiesz, jak cholery te śmierdzące przychytrzyć. Ale mam, tak jak już powiedziałem, mam kurde nadzieję, że więcej go nie spotkam. To się dzieje zbyt wszystko powoli. No i co? No i co? Myślisz, że jesteś taki fajny? Myślisz, że jesteś taki sprytny? Nie jesteś, wiesz dlaczego? Bo ja jestem sprytniejszy. Okej. Mam nadzieję, że się nie zablokuje na ścianie. A tu się o, nie, nie zablokował się. A jednak jesteś jakąś formą inteligencji z tego co widzę. Pseudo-inteligencji, bo przynajmniej na ścianach się nie zatykasz. Dobra, może już dość, mam dość tego chuja. Spadaj do twojego laboratorium. Nie należysz tutaj, ty potworze, to nie jest twoje miejsce. Coś mi się zdaje, że to trochę potrwa. Ach. Twoje psychiczne moce na mnie nie działają. Wiesz dlaczego? Bo nie jestem w ich zasięgu. No i co? A nie, nie zatykasz się. Ty debilu! I co? I co? I co ty mi zrobisz, kurde? Nawet skakać nie umiesz. O, i co? Zawracasz się, nie wiesz, co masz zrobić. Jednak jesteś głupi. Ech. O, dalej mnie ścigasz, ale ty jesteś uparty. Weź spadaj w ogóle, co? Co ty tu odpierdzielasz? Wiecie, czego by mi tu tylko brakowało? Ślepych uliczek. Aaa! Chętnie bym cię pieprznął siekierą, ale nie chce mi się ryzykować stratą HP. Mam teraz kurde 100%, 100% i co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Ale wolę do niego nie podchodzić, bo pewnie takie coś, to jak się do niego podejdzie i się go dotknie, to będzie one hit KO i już będzie po mnie. Aha. No i co, lolu? Jesteś cienki bolek i tyle. Co ja kurde mogę powiedzieć w tym momencie, co? Nie wiem, co powiedzieć. Ty tam sobie chodź jak chcesz, a ja po prostu pójdę dalej, co? Może być? Mógłbyś mnie zostawić w spokoju już. Kurde, 11 minut. Nie, mniej nawet. Jakieś 8-9 minut trwa ta ekscytująca gonitwa. Po prostu aż... po prostu serce w gardle staje i... nie mam zielonego pojęcia, jak to się potoczy dalej. O Jezu! Spierdzielaj! Nie chce mi się z tobą użerać. Gdyby nie te twoje psychiczne cholerstwo, to już bym kurde biegł. O ja... ja pierdzielę. Dobra, w sumie to nie muszę chyba na niego się patrzeć. Wystarczy, że zamknij gębę. O, pójdę tędy. Słyszałem cię. Te specimeny są do dupy. A tutaj kurde wyskoczy na mnie z cienia.
Mógłbyś się odczepić w końcu? Przez ile pokoi będziesz mnie jeszcze ganiać, w cudzysłowie? O! To już nie jest fajne, to jest o kurwa. Dobra. Widzisz? Widzisz? Widzisz i co? Pułapka na mnie nie zadziałała, bo jesteś taki kurde powolny, że ja pierdzielę. To jakieś zarąbiste obrazy, ty nawet tego nie widzisz. Wiesz dlaczego? Bo nie masz oczów. Kurde, coś na tobie nie za bardzo dobrze eksperymentowali, wiesz o tym? Skoro taki z ciebie cienias. Dobra, poczekam na niego. Dobra, nieważne. Drzwi są blisko. Nie ma co. A, odpierdziel się ode mnie w końcu. Alleluja! Nareszcie mogę moje tempo. Kurde, moim tempem tą grę przechodzić. Ja pierdzielę, ten człowiek to... Nie, nawet nie jest człowiek, ale... Te coś naprawdę mnie wkurzyło. O, locked. Dziękuję. Ach. Nikt mnie, kurde, nie zarąbie. No, poza tym jednym razem, który stał się, nie wiem... Jakiś czas temu. Na OBS-ie wszystko ok, wszystko ok. Nie widzę żadnych głupich linii, bugów. Zamknij gębę. Więc wszystko powinno być ok. Mam nadzieję, że teraz żadne gówno nie będzie mnie nowe ganiać. Jak będzie, to się wkurzę. A, cholera jasna. Mam nadzieję, że uwinę się z tą grą. Przecież... O, nowy ten, nowy krzyk. Ja pierdzielę. Jeszcze tego nie słyszałem. Chyba. Co, tak jak powiedziałem i mi to przerwano, albo raczej chciałem powiedzieć i mi to przerwano, mam nadzieję, że uwinę się z tą grą w jakiś... W jakąś... Godzinę, półtorej godziny. Co to kurde jest? Przypomina mi się ten filmik 666 YouTube'owy. O, ciebie też nie widziałem jeszcze. Krzyki nowe i nowe te kartony. O! Zbliżamy się do pokoju 666. Pewnie coś przygotowali tutaj. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będzie to coś ekscytującego, co mnie nie zarąbie. O, kości, Reksio by się ucieszył. Reksio sobie śpi na moim łóżeczku, jak zwykle. Ponieważ on lubi spać. I ja też lubię. Zamknięte. A nie. Uwaga! Zaraz będzie ten pokój. O, rzeczywiście pasjonująca niespodzianka. Dobra, prosto. Okej, prosto, prawo. Prosto. Prosto, prawo. Prosto. Lewo, jest. Pokój 666 to popierdółka, nie pokój 666. Myślałem, że zrobił coś fajnego, ale... Ja tam się nie skarżę. O, no, podskoczyłem trochę. Nie powiem. Kurde, te pokoje prawie wcale się nie zmieniają. O, obrazy zresztą też nie. Mogę je rozwalić? Nie. Okej. Jak sobie, kurde, chcecie. Nawet interagować z otoczeniem nie mogę!
dźwięki w tle mi się nie podobają. Ale to jest nieważne. O. Znów Five Nights at Freddy's, nieważne. Użerałem się z tobą. Głupi telefonie. Chociaż może kto wie, może niepotrzebnie stamtąd wyszedłem, bo może jakieś nowe odgłosy były czy coś. O nie. Mgła. Nieważne, nie oglądać się za siebie. Znowu Gygias, do jasnej cholery. Wracaj do Earthbounda, tutaj nie powinieneś być. Strasznie mylące, ale to nic. A, myślisz, że to na mnie zadziała? Widzisz? Drzwi się kurde świecą na jaśniejszy kolor. Właśnie temu widzę, że one tam są. Właściwie to jestem ciekaw, czy coś nas gania w tym momencie. Chyba nie, ale... Nieważne, nie chcę mi się sprawdzać. Nie chcę zostać zarąbany. Tylko tego by kurde brakowało. Yo. Ja pierdzielę, nie mam zielonego pojęcia, co mogę powiedzieć teraz. Tutaj pewnie zamknięte jakieś drzwi będą. Ślepa uliczka, koniec gry, kurde. Jak to Hugo mawiał zwykle. Jeżeli wiecie, co, o czym mówię, to oznacza, że urodziliście się w latach 90. i mieliście Polsat. I oglądaliście w niedzielę ten program. Nie pamiętam, o jakiej godzinie. Myślę, że chyba 12 czy coś. To w dzień leciało, o ile dobrze pamiętam. Zawsze można było wygrać komputer. Co było dość fajne. Dobra, może już... No, myślałem, że kurde tych drzwi nigdy nie zobaczę. Możesz mnie kurde mylić ile chcesz, ale mój sokoli wzrok nie da się nabrać na te gówna. Słyszałem jakiś... Lubię naśladować odgłosy takich potworów. Dlatego, że wcale nie są straszne. Najwyżej niebezpieczne, ale to tylko to. Już do 700 pokoju dochodzimy. Mam nadzieję, że zaraz będzie save. Ale nie, pewnie będzie dalej. W 750 tym pokoju. Co ja wtedy zrobię? Nic nie zrobię. O! Jest! Keep that blood pumping. Ja kurde tylko zobaczę kolesia odpowiedzialnego za ten dom, to o, tak o zrobię. O, proszę bardzo. Pompowanie krwi. Fajnie, 100 pokojów za mną. Zostało się jeszcze 300. Teraz 299. 298. Może przestanę to odliczać i tyle. O, coś nowego. Nie wiem, ten dźwięk trochę mi kojarzy się z Silent Hillem 2. Była taka muzyczka trochę podobna do tego dźwięku. O! Co my tu mamy? McDonald's? Tak się składa, że ja w McDonaldzie nie jadam. Pójdę do łazienki dla dziewcząt. Zamknięte. Key picked up. Kartka.
Tak, to jest jakiś fast food. Lustro! Ja nie mogę zobaczyć, jak wyglądam. Mam nadzieję, że teraz jak tutaj eksploruję... O, broken, dobra. Mam nadzieję, że teraz jak eksploruję, to mnie nic nie rozwali. Myślę, że jest okej, okay, dobra. Nie chce mi się czytać kartek. Przeczytam podczas montażu tego filmiku i tyle. 100% wołowiny. Fajnie. Czy teraz, kurde, będzie gonić mnie jakieś grube gówno, które będzie chciało mnie zjeść? Mam, kurde, nadzieję, że nie. Chyba, że chcę posmakować mojej siekiery, to wtedy niech sobie robi, co chce. Zabawne zasady. O, buty. Jestem w skarpetach, mi nie trzeba butów. Wejście. Okej, okay, jeżeli mnie nic nie gania, to sobie poeksploruję trochę. Co my tu mamy? Chwila. To jest intrygujące. Nie. Było intrygujące, ale okazało się, że nie mogę to w żaden sposób otworzyć. A, mogę biegać, zapomniałem. Fajnie. Bardzo fajne miejsce dla dzieci. Okej. Okay. Jakby nie patrzeć, najbardziej kolorowe miejsce w tej zatęchłej dziurze. Znowu klucz, już drugi. Będę mógł w końcu stąd spierdzielić. Zamknięte. Przecież mam klucz. Gdzie tutaj? Gdzie tutaj się wychodzi? Chwila, moment. Mam dwa klucze, żaden z nich nie pasuje. Ach, kurde. Marnowanie mojego cennego czasu i tyle. Kurde, nie mogę wejść wyjściem. Okropne. Dobra, może tutaj są jakieś rzeczy do otwarcia. Chwila. Właśnie. O kurde. Mam dwa klucze, żaden z nich nie pasuje do niczego? A właśnie, może już... Nie. Trzeba patrzeć na wszystko w tych grach. Wejdę jeszcze raz do tego biura szefa, czy co, czego tam. O! Patrzcie, prosiaki. O, okej. Okay. Exit key, dobra jest. Okej. Okay. O, shit! O kurwa, jedziemy jakiegoś cholernego demona. Spieprzaj.